Witam Was tutaj, cześć, czołem, znasz. Już naprawdę nie wiem, który ja dzisiaj raz mówię to słowo. Chyba już trzeci odcinek dzisiaj nagrywam. Dobrze, mniejsza z tym. Znowu ankieta, a co tu by powiedzieć? Wchodzimy w nowa gra, nowy scenariusz. Powiedzieliście, że chcecie nową rozgrywkę, nowy scenariusz. Więc co ja tu dużo mówię? Macie dwie ankiety. Ankieta się składa z dwóch części. W jednej części macie scenariusze z Natural Disaster, a drugie z Mass Transit. Czyli, ale głosujecie w jednej. W sensie chodzi mi o to, żeby się wszystkie nie zmieściły do jednej, bo max to jest 5. A jest wszystkich tutaj około 6, które będziecie głosować. Także głosujcie i tak. Pierwsze mamy przy Zaporze. Przyjemne miasto obok Zapory. Co się może stać? Wysoka trudność. Brzmi interesująco, jeżeli miasta nie budujemy od zera. Warunki zwycięstwa, liczba ludności ponad 65 tysięcy ludzi, rozegraj, warunki porażki, rozegraj 300 tygodni w grze, liczba ludności poniżej 1. Okej, czyli nie ma problemów z pieniędzmi. Ciekawy. Trochę można nawet pobudować sobie. Dobra, to jest przy Zaporze. Kolejne. Promowe Imperium. Brzmi ciekawie. Niewielkie miasteczko. Po jezioro, niewielkie miasteczko po jezioro to idealne miejsce dla stworzenia rozległej sieci promowej. Pokaż, co potrafisz i stwórz sprawną sieć wodnego transportu publicznego. To łatwy scenariusz. To jest łatwy scenariusz, owszem, przyznaję, ale byłby na pewno ciekawy, byśmy wykorzystywali promy, których jeszcze w Mass Transit dopiero się pojawiły. Warunki zwycięstwa 20. Tam jest 3, 4, 1. Dobra, powiedzmy, że 250 tysięcy osób przewiezionych statkami, liczba ludności ponad 25 tysięcy, warunki podażki mniej niż 0 pieniędzy na koncie. Okej. Okay. Zasoby. No. Jakoś może ich bardzo nie rozpieszczają. Dobra, dalej. Odkorkowanie miasta. Ten może być trudny i ciekawy. Ten bym chętnie zagrał. Odkorkowanie miasta. Wprowadzenie na prostą komunikację miejską może być prawdziwym wyzwaniem. Wygląda na to, że poprzedni burmistrz Jabłonna nie miał żadnego pojęcia planowania efektywnych połączeń komunikacyjnych, a miasto potrzebuje bohatera, który zaprowadzi porządek na drogach. Warunki zwycięstwa. Natężenie ruchu powyżej 82%. I to jest dużo. Zazwyczaj się dochodzi do 80%, nie więcej. Liczba ludności ponad 35 tysięcy. Warunki porażki. Liczba ludności poniżej 25 tysięcy i rozegraj 200 tygodni w grze. Czyli tutaj katastrofy by przydało się wyłączyć. Żeby to ładnie przejść. No i ten może być też ciekawy scenariusz. To jest odkorkowanie miasta. Kolejny. Tereny powodziowe. Scenariusz dla lubiących wyzwania, w którym ścigasz się z czasem, aby ocalić swoje miasto. Czyli warunki zwycięstwa to jest rozegraj 120 tygodni w grze. Warunki porażki. Zdobądź co najmniej 5 kafelków obszaru miasta. Lub mniej niż 0 pieniędzy na koncie, lub rozegraj 15 tygodni w grze, liczba ludności 1. To jest trudne. To może być trudny scenariusz. Kolejny. Tego sobie pomijamy, bo go robiliśmy. Kraina Tornad. To nie, to jednak jest więcej scenariuszy. Łatwy scenariusz, w którym twoim celem jest rozwój miasta i przetrwanie katastrof. Zwracamy do katastrof. No ale tutaj wiadomo, Mass Transit też by było do komunikacji. Warunki zwycięstwa. Liczba ludności ponad 15 tysięcy, 150 tysięcy. 20 tysięcy mieszkańców osiągnęło maks długości życia. Ponad 1 000 000 pieniędzy na koncie. Warunki porażki mniej niż 30 tysięcy pieniędzy na koncie. Minus 30 tysięcy. Okej. Okay. Nie ma pociągów. To szkoda. I ostatni scenariusz. Ten na pewno bym chętnie zagrał i on byłby na długi dosyć scenariusz, więc nie wiem, czy go chcecie, czy chcecie jakiś teraz krótki scenariusz, bo to byłoby się trochę ciągnęło chyba, jak mi się wydaje. Rozległa równina, która aż się prosi o przekształcenie w miasto pełne pociągów. W scenariuszu tym nacisk położono na rozbudowę linii kolejowych i zapewnienie mieszkańcom transportu kolejowego. Dodatkowa nagroda oferowana jest za stworzenie obszarów przemysłowych o wszystkich specjalizacjach: rolnictwo, uprawy leśne, ruda oraz ropa naftowa, oraz podłączenie ich do sieci kolejowej za pomocą kolejowych stacji towarowych. Gra rozpoczyna się na pustej mapie, średni poziom trudności. To może być ciekawy. Warunki zwycięstwa. Zbuduj 200 tysięcy X torów kolejowych, chyba tych kratek, to chyba o to chodzi. 200 tysięcy osób przewiezionych pociągami.
I zagraj 20 tygodni w grze liczba ludności poniżej 1000, to są warunki porażki, lub rozegraj 150 tygodni w grze liczba ludności poniżej 12 tysięcy, lub mniej niż 0 pieniędzy na koncie. Czyli ogólnie na początku trzeba się dosyć efektywnie rozbudowywać. Surowce są wszystkie, więc też może być to ciekawy scenariusz. No, to były wszystkie. No to sobie szybko przejdziemy jeszcze. Przy zaporze, promowe imperium, odkorkowanie miasta, tereny powodziowe, kraina tornad, pociągi. Dobrze, wy głosujecie, ja tu nie będę miał się tego wtrącać. Także zagłosujcie. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. No i jeśli wam odcinek się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, a chcielibyście zobaczyć na przykład jakby, który scenariusz wybierzecie i wtedy będziemy grać i się przy nim męczyć, no to zasubskrybujcie i kliknijcie ten głupi dzwoneczek. Cześć! No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć! Jeszcze raz.